Wszystko zaczęło się od śmierci mojego przyjaciela, którego znałam od dzieciństwa. Razem bawiliśmy się w piaskownicy, potem chodziliśmy do tej samej szkoły. Razem wyjeżdżaliśmy na wakacje, a nawet razem zaczęliśmy planować naszą przyszłość, mimo tego, że obydwoje jeszcze studiowaliśmy. Któregoś dnia Mateusz powiedział mi, że zasłabł na jednym z wykładów. Na początku myśleliśmy, że to nic poważnego. Lekkie osłabienie organizmu spowodowane przemęczeniem. Niestety nie skończyło się na tym jednym zasłabnięciu. Gdy zdarzyło się to kolejny raz, postanowił pójść do lekarza. Po wizycie okazało się, że będzie musiał zostać na kilkudniowych badaniach w szpitalu. Oczywiście myśleliśmy, że po tych kilku dniach wróci na uczelnię i nadrobi niewielkie zaległości. W tym czasie wiele godzin spędziłam na modlitwie. Tak bardzo chciałam, żeby wszystko było w porządku. Niestety, badania wykazały coś wręcz przeciwnego. Po kilku dniach dowiedziałam się, że Mateusz jest poważnie chory i będzie musiał jeszcze przez jakiś czas zostać w szpitalu. Choroba postępowała bardzo szybko, jednak ja wciąż miałam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W ogóle nie dopuszczałam do siebie myśli, że mógłby umrzeć. Przecież był taki młody. Miał dopiero 21 lat. Cała przyszłość stała przed nami otworem. Każdego dnia, idąc do szpitala, prosiłam Boga, żeby wyzdrowiał. Albo chociaż poczuł się troszeczkę lepiej. Któregoś dnia nawet pomyślałam sobie, że przecież mały cud nie będzie dla Boga żadnym kłopotem, a ja będę mu wdzięczna do końca życia. Sesja egzaminacyjna zbliżała się nieubłaganie. Niestety nie miałam maksymalnie dużo czasu, żeby przygotować się dobrze do egzaminu, bo albo byłam w szpitalu, albo siedząc nad książkami, nie mogłam zebrać myśli, bo cały czas zastanawiałam się, kiedy w końcu Mateusz stamtąd wyjdzie. Po kilku dniach, gdy weszłam do pokoju, w którym leżał, nie zastałam go. Okazało się, że zmarł godzinę wcześniej. I gdyby tego jeszcze było mało, obrałam ostatni egzamin poprawkowy. Moje życie w przeciągu kilku godzin legło w gruzach. Bóg przestał dla mnie istnieć. I przecież gdyby istniał, to nigdy by nie doprowadził do takiej sytuacji. Przecież wiedział, jak bardzo mi na nim zależało. Na tym, aby żył. Bez niego moje życie straciło cały swój sens. Nie ma sprawiedliwości.
Dlaczego ja? Tego wieczoru zbudziło mnie walenie do drzwi. Przyszedł właściciel kamienicy, który mieszkał piętro niżej. Właściwie przybiegł z pretensjami, że chory Wojtuś tak ciągle głośno kaszle. A przy okazji miał pretensje, że nie dotrzymuje terminu w spłacaniu czynszu. Próbowałam go uprosić. Błagała, że potrzebne mi pieniądze na lekarstwa dla dziecka, ale nie interesowało to go. Nie przemawiał do niego widok chorego dziecka. Interesowały go tylko pieniądze. Mąż pracuje dużo, ale ciągle jakoś brakuje pieniędzy. A do tego całe dnie nie ma go w domu. Więc dlatego, kiedy już zupełnie nie wiedziałam, co z sobą robić, liczyłam na moją jedyną i najbliższą przyjaciółkę Gosię, z którą od lat się przyjaźniłam. Zawsze, kiedy potrzebowała pomocy, byłam przy niej. I nigdy nie spodziewałam się, że się może odwrócić, że zostawi mnie samą. Dowiedziała się, że mój Wojtek jest w coraz gorszym stanie. Bała się, że poproszę ją o pomoc, że poproszę o pieniądze, które tak były mi wtedy potrzebne. Rozpoczęły się między nami kłótnie, spory, wymówki, aż kontakt urwał się zupełnie. Ja coraz bardziej popadałam w rozpacz. Zapomniałam o tym, który zawsze jest przy mnie. Odsunęłam go od siebie. Zaczęłam wątpić. Choroba ciągle postępowała, a ja nie miałam pieniędzy, aby go leczyć. I z dnia na dzień popadałam w większą depresję. Z dnia na dzień pogłębiałam się w myślach samobójczych. I gdyby nie krytyczny stan Wojtusia wtedy, dzisiaj nie byłoby mnie tutaj. Zostać zwolniona część załogi. Nigdy nie martwiłem się o swoją pracę. Swoich obowiązków z reguły nie wykonywałem należycie.
Liczyli się dla mnie koledzy i alkohol. Po skończonej pracy często wstępowałem na jednego, który z reguły kończył się jednak bardzo późno. Przez te wszystkie lata zaniedbywałem swoją rodzinę, nie myśląc o jej przyszłości. Późne powroty do domu powodowały, że dzieci często musiały zostawać w domu same, bez opieki lub w najlepszym razie u sąsiadów, gdyż żona także pracowała. I tak mnie to nigdy nie obchodziło. Zwolnienie z pracy groziło mi już kilkakrotnie. Jednak zawsze udawało mi się to jakoś załatwić. Pomagały znajomości i układy z odpowiednimi ludźmi. Z żoną coraz gorzej nam się układało. Z powodu mojego pijaństwa często dochodziło do nieporozumień i kłótni. Coraz bardziej oddalaliśmy się od siebie. Stawaliśmy się nic dla siebie nieznaczącymi osobami, które kiedyś łączyło tak wiele. Nie zmartwiłem się zbytnio, gdy pewnego dnia żona zagroziła rozwodem. Nie przypuszczałem, że po tylu latach wspólnego życia może zdecydować się na ten krok. Jak ja mogłam tego nie dostrzegać? Dziękuję Ci, Panie. Uświadomiła mi wiele rzeczy, z których do tej pory zapewne nie zdawałabym sobie sprawy. Chociażby to, że nie wiem, jakby było dalej, gdybym nie uświadomiła sobie i nie zobaczyła, że ludzie
Przecież są wokół mnie. Chociażby moi rodzice. Którym tak wiele zawdzięczam. Bo gdyby nie oni, to w ogóle nie mogłabym studiować. A ja przez ostatni rok nie powiedziałam im nawet jednego dobrego słowa. Nie podziękowałam. Myślałam, że to wszystko mi się należy. Przecież jestem ich dzieckiem. Ale nie widziałam, jak wiele ich to kosztuje. Z moim rodzeństwem też nie otrzymywałam jakichkolwiek kontaktów. Bo gdy oni potrzebowali porozmawiać ze swoją starszą siostrą, mnie akurat nie było w domu. Albo byłam zajęta nauką. Teraz wszystko zmieniło się, gdy Bóg na nowo pojawił się w moim życiu. Jak najczęściej tylko mogę, pomagam moim rodzicom i utrzymuję dobry kontakt z moim rodzeństwem. Jestem zawsze w pobliżu, gdy mnie potrzebują. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ dopiero teraz staję się powoli prawdziwym człowiekiem i rozumiem, że gdyby nie to wydarzenie, to na pewno nie zdałabym sobie z tego sprawy i do tej pory nie wiedziała, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu. Wszystko będzie dobrze. Położyłam chorego synka do łóżka. Było już dosyć późno, ale coś mnie podkusiło, aby zerknąć przez okno. Zobaczyłam tych samych ludzi, których widuję przecież na tej ulicy co dzień. Tych brudnych i obdartych. Szukali czegoś, ale w koszach na śmieci. Nigdy się nad tym nie zastanawiała, ale przecież ja nie mam tak źle, żebym wiecznie miała pretensje. Wiecznie mam jakieś pretensje do Boga, że jest mi źle. Wojtuś coraz bardziej popadał w chorobę, ale wiedziałam już teraz, że muszę dla niego żyć, że muszę sobie dawać jakoś radę. Powoli jednak zaczęło wszystko się układać. Dotychczasowy właściciel kamienicy przegrał ją w pokera. Na jego miejsce przyszedł nowy, bardziej ludzki właściciel. Po jakimś czasie zaproponował nam zmianę mieszkania, w którym były lepsze warunki, gdzie było bardziej sucho, cieplej i przede wszystkim nie na poddaszu. Po jakimś czasie zaprzyjaźniłam się również z żoną właściciela, która na nowo pozwoliła mi uwierzyć w słowo przyjaźń,
i która przede wszystkim po długim czasie zaprowadziła mnie na nowo przed Twój ołtarz, Boże. Z Gosią już nie utrzymuję kontaktu. Ona była dobra, jeżeli to ona potrzebowała pomocy. A przyjaźń przecież nie na tym polega. Boże, dopiero teraz rozumiem, dlaczego dałeś mi tę chorobę dziecka, dlaczego wciąż brakowało pieniędzy, a do tego wszystkiego kocham. Zrozumiałam, że gdybyś nie dał mi tak wielu cierpień, gdybym nie znalazła się na samym dnie, nie odnalazłabym również i Ciebie. W natłoku problemów zapomniałam o Tobie, ale dzisiaj dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi, którzy pomogli mi na nowo odnaleźć Cię. To wszystko było mi potrzebne. Chciałbym być lepszy. Dziękuję za zrozumienie. Choć od mojego zwolnienia z pracy minęło już kilka miesięcy, mimo starań o znalezienie jakiegoś zatrudnienia, pozostaję nadal bezrobotny. Po odejściu żony dotarło wreszcie do mnie, jak wiele błędów do tej pory popełniałem i że od tej pory będę zdany tylko na siebie, że muszę zacząć walczyć z uzależnieniem. Pomimo pewnych obaw postanowiłem zgłosić się do poradni odwykowej. Mam nadzieję, że pomogą mi wyjść z uzależnienia. Moje stosunki z dziećmi dalekie były od ideału. Nigdy nie miałem czasu, aby z nimi porozmawiać, aby mogły mi opowiedzieć o swoich problemach. Nigdy nie znajdowały we mnie należytego wsparcia, jakie powinien swoim dzieciom okazywać ojciec. Zauważyłem jednak, że pomimo wszelkich trudności, jakie spotykają życie, w życiu człowieka, życie ma jakiś sens. Mimo świadomości, jak wiele złego wyrządziłem swojej rodzinie, mam ciągle nadzieję, że może kiedyś znów będziemy razem i nie będziemy popełniać już tych samych błędów. Nie miałem wpływu na stanowisko żony, ale w całym tym nieszczęściu mogłem spojrzeć na swoje doświadczenie inaczej i stwierdzić, czy było mi to dane od Boga. Wieki płyną, ty jesteś ten sam.
dobrze, że jest.